jesteśmy w Splicie, testujemy markę Rand, duńska marka, która produkuje we własnej fabryce w Splicie motorówki właśnie o tej samej nazwie Rand. I to pochodzi od nazwiska właścicieli. Tak jest. Założycieli. Dodajmy tylko, że były również częściowo kiedyś produkowane w Polsce, były w Danii, ale teraz wszystkie są produkowane tutaj na miejscu w Chorwacji. Pływaliśmy już większymi jednostkami, pływaliśmy 25 i 30. I 30, a teraz pozostaje nam najnowsza, czyli model 22 Source. Tak go nazywają, tak. Silnikiem Mercury 200 koni i będziemy zaraz testować. Na razie spróbujemy ją opisać. Wspominaliśmy już wcześniej, jesteśmy na motorówce Rand 22 Source. Jest to po prostu typowy kontajner, otwarta pokładowa łódka OPEC z dużym... Tak, centralna konsola. Dziobem centralną konsolą. Tu mamy do poleżenia schowek. Pod spodem duży schowek. Bardzo duży. Dobra, możemy to wszystko spakować, cały ruchomy ekwipunek. A natomiast tak normalnie kładziemy się tutaj tak jak w Outriderze i tak jak wspomnieliśmy już, tu mamy centralna konsola i za nią kanapa składająca się z dwóch foteli. Warto zwrócić uwagę, jak są wyrobione te, nazwijmy to, podłokietniki takie, żeby po prostu z tego nie spadać. Ta łódka z tym silnikiem, z 200, ma prędkość około 50, maksymalną powyżej 50 węzłów. Tak jest. Więc tu jest zabezpieczenie, żeby w razie czego dobrze się trzymać. Tutaj, trudno powiedzieć wygrawerowanym, ale z napisem. Konsola jeszcze nie jest zabudowana, ale tutaj jest miejsce zarówno na czarny lotor, będzie zamykany schowek, zegary, przyciski, manetka. Fotel przekłada się. Fotel, tak, pokażmy. Lekko dosyć. Wtedy mamy właściwie klasyczną dinetę, czyli na postoju można sobie usiąść i cała załoga będzie po prostu twarzą do siebie siadować. Stolik jest ruchomy, można go obniżyć i wtedy tworzy się jeden duży sunpad od fotela pilota aż do rufu. Zresztą to ta tylna kanapa ma to oparcie. Bardzo fajny taki patent. Na wiele różnych sposobów. Po pierwsze można przestawić w drugą stronę, ale można na przykład tak oparcie i wtedy tutaj sobie siedzimy tak, składamy w drugą stronę i można jeszcze oczywiście przesunąć. Tutaj akurat jeszcze nie jest zrobione, bo to jest prototypowa jednostka. To jest prototypowa. Jeszcze nie działa, ale już w kanie jak będzie, to będzie wszystko. Silnik 200 koni, natomiast co jest ciekawostką, to już możemy powiedzieć, będzie wersja z inboardem elektrycznym, ale będzie też wersja z inboardem elektrycznym, własną konstrukcją Randa, tak. Własne baterie i będzie silnik będzie miał 160 kW, ile wiemy. I będzie to silnik elektryczny, ale z wyprowadzeniem mocy na stern drive, na normalną czyli przeniesienie napędu poprzez zwykłą przekładnię stern drive. Tak, to będzie na Mercury Bravo 2. Mercury Bravo 2.
Tak jest. Jeszcze wielki schowek. I tu już przygotowany jest, prawda, ten wielki schowek, gdzie tutaj zarówno wejdzie normalny, klasyczny import, jak i ten elektryczny, zresztą do niej dedykowany. My będziemy testować silnikiem 200 koni Merkury, no i zobaczymy za niebawem, jak to. Jak dodajmy, jak elegancko podłoga jest wykończona. Tak. Cinkiem, prawda? Przejście są bardzo wysokie, wolne buty, więc bezpiecznie się chodzi po całej ulicy. Są chwyty, więc nawet dzieci będą spokojnie, bezpiecznie się czuły. No i tak jak mówiliśmy, te fotele z takimi uczeniami. Do fajnego wariowania. Na pewno do zabawy na wodzie się przyda. Okej. Like this, make it pop like